Sponsorem audycji jest OANDA TMS Brokers, doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu. Codzienny podcast gospodarczy. Zaprasza Wojciech Kowalik. W tym odcinku będziemy mieć dobre informacje. Dla wszystkich w ogóle i dla każdego w szczególe, bo nie ma chyba nic przyjemniejszego niż świadomość, że jest tanio, a będzie jeszcze taniej. Oczywiście nie na zawsze, ale na pewno na razie. Ropa naftowa jest na światowych rynkach najtańsza od 3 lat, czyli mniej więcej od czasów przed wybuchem wojny w Ukrainie. Komu lub czemu zawdzięczamy ten przyjemny dla kieszeni spadek? Co ma z nim wspólnego wyścig do prezydenckiego fotela w USA? I dlaczego akurat w tej dziedzinie im gorzej w globalnej gospodarce, tym lepiej dla polskich kierowców? To jest codzienny podcast gospodarczy. Zaraz wszystko będzie jasne. A zaczynamy od przybytku, od którego głowa nie boli. Konkretnie od przybytku amerykańskiego, bo producenci ropy naftowej w USA kopią ją jak wściekli. Poziom wydobycia surowca w tym największym na świecie konsumencie paliw bije wszelkie wcześniejsze rekordy. W ubiegłym roku USA wydobywały dziennie o 15% więcej surowca niż druga w tym rankingu Rosja i więcej niż w rekordowym 2019 roku, gdy gospodarka amerykańska nabierała rozpędu, zanim przyszło pandemiczne, gwałtowne hamowanie. 3 państwa wydobywające najwięcej ropy, a więc Stany, Rosja i Arabia Saudyjska, w 2023 roku pobiły swój poprzedni łączny rekord z, uwaga, 1971 roku, czyli sprzed ponad 50 lat. Rekord padł mimo globalnych ograniczeń w handlu rosyjską ropą po agresji Moskwy na Ukrainę i pomimo saudyjskiej polityki ograniczania wydobycia, która ma służyć podnoszeniu cen. I teraz o tym, dlaczego Amerykanie kopią ropę na wyścigi. Amerykanie produkują więcej ropy, bo mogą. Postępowi technologicznemu zawdzięczają wzrost wydajności. Gospodarka dostosowała się do rekordowej produkcji przy coraz niższych cenach. Wprawdzie sektor naftowy nie zarabia więcej, ale cały system gospodarczy radzi sobie lepiej, bo tania ropa to niższa inflacja. Przez Amerykę płynie więc rzeka taniego paliwa, co sprzyja dobrym nastrojom społecznym przed wyborami prezydenckimi w listopadzie. W pierwszym tygodniu września towarowy kontrakt na benzynę na nowojorskiej giełdzie zamknął się poniżej $2 za galon, czyli najniżej od 3 lat. Od początku roku ceny spadły tam o niemal 1/4, a w porównaniu do szczytu z maja 2022 roku są już o ponad połowę niższe. Zanim Amerykanie pójdą do urn wybierać nowego prezydenta, cena galonu benzyny może spaść średnio poniżej $3, czyli do mniej więcej 4,50 zł za litr. Amerykańscy konsumenci zacierają więc ręce z radości, bo tamtejszy rynek konsumuje najwięcej gotowych paliw na świecie. Cieszy się też aktualnie rządząca ekipa demokratów, bo po latach drożyzny może przypisać sobie zasługę w postaci powrotu taniej benzyny, ale są też inni zasłużeni na tym polu, to Chiny. Największa gospodarka Azji i druga gospodarka świata ma się nie najlepiej, rośnie wolniej niż się spodziewano, potrzebuje więc mniej energii, w tym mniej ropy naftowej. Po 8 miesiącach wzrostów spadły zamówienia w przemyśle, przestały rosnąć ceny nieruchomości, bo kupujący nie stoją po nie w kolejkach. Latem rosło bezrobocie, produkcja przemysłowa stała w miejscu, a chińscy konsumenci trzymali się za kieszenie. Sprzedaż detaliczna wzrosła tam niewiele ponad prognozy. To wszystko mimo rządowego programu wsparcia gospodarki, w tym branży samochodowej, za równowartość ponad $20 miliardów.
A gdy Chińczycy nie trzymają się mocno, słabiej trzyma się też cała reszta, w tym Europa, bo Chiny są dla niej drugim po Stanach Zjednoczonych największym partnerem gospodarczym i dlatego Międzynarodowa Agencja do Spraw Energii szacuje, że świat będzie potrzebował mniej energii niż wcześniej szacowano. To analityczne cięcie było dla rynku dodatkowym argumentem za obniżką cen ropy i tylko gwałtowny zwrot sytuacji na Bliskim Wschodzie, jak na przykład wojna między Izraelem a Iranem, albo seria kataklizmów pogodowych w Zatoce Meksykańskiej, może ten trend odwrócić, w tym na stacji benzynowej za rogiem. Hurtowe ceny benzyny w Polsce są już niższe niż w grudniu 2021 roku, czyli przed wybuchem wojny w Ukrainie. To także mniej niż podczas wyborczej promocji, gdy państwowy Orlen zaniżał ceny na swoich stacjach, a gdy benzyny zaczęło brakować, powyłączał dystrybutory, zasłaniając się masowymi awariami. A czy w ślad za spadkiem cen w hurcie przyjdzie ulga w portfelach kierowców? Zapewne tak, ale prawdopodobnie stopniowo. Już teraz i to bez superpromocji bywa, że litr benzyny kosztuje poniżej 6 zł, a to znaczy, że na kolejny ciepły wrześniowy weekend pojedziemy nawet o 1/5 taniej niż rok temu i na październikowy prawdopodobnie też. Podcast przygotowała Anna Augustyn, a przedstawił Wojciech Kowalik. Do usłyszenia. Codzienny podcast gospodarczy. Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers, doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu.